Siemandero! Będziemy teraz diagnozować luzy w zawieszeniu układu napędowego w tym Volvo. Co to w ogóle znaczy luzy w zawieszeniu układu napędowego? Co to ten układ napędowy? Układ napędowy to silnik, skrzynia biegów oraz pozostałe elementy napędu, czyli półosie napędowe. W przypadku tego sprzętu, bo w przypadku jakiejś tylnonapędówki będzie to wał napędowy, jakiś tylny dyfer. W przypadku terenówki będą to dwa dyfry, dwa jeszcze jakieś wały, jakiś reduktor. W Ładzieniwie tam było tak, że w Ładzieniwie, chyba dobrze pamiętam, tam był w ogóle była skrzynia, a obok jeszcze oddzielny reduktor. Był taki krótki łącznik w ogóle między tymi dwoma elementami napędu. I o co chodzi? Czasami jest tak, że mamy, wrzucając jedynkę, czy dwójkę, czy wysprzęglając, mamy uderzenie takie, mamy szarpnięcie, czujemy, że coś jest nie tak. Takie coś może właśnie wynikać z luzu w mocowaniu tego układu napędowego. Układ napędowy, czyli te wszystkie elementy, dyfry, skrzynie, jest zazwyczaj połączony takimi elementami gumowymi, jak ta poduszka tutaj do karoserii, żeby to wiadomo, nie drżało, żeby te drgania nie były przenoszone i żeby nam się podróżowało komfortowo. Te gumy się potrafią zużywać, często są to elementy hydrauliczne, czyli jest tam guma, jakiś olej w środku, potrafi ten olej wyciec i też możemy mieć luzy. W tym Volviaku nie jestem pewien, jeszcze nie wiem co się stało, będę chciał sprawdzić co jest przyczyną tego, że jest takie trochę szarpnięcie przy ruszaniu. Wydaje mi się, że któraś poduszka jest zerwana. Zazwyczaj taką próbę robię w dwie osoby, czyli jedna osoba siedzi w środku, wywołuje nacisk, czyli najczęściej robimy tak, że osoba, która siedzi w środku, wrzuca na przykład jedynkę, wciska hamulec, trzyma ten hamulec i raptownymi takimi szybkimi ruchami puszcza sprzęgło, żeby to sprzęgło tylko załapało. Nie żeby spalić to sprzęgło, tylko po to, żeby wywołać takie szarpnięcie w układzie napędowym. Wtedy druga osoba, obserwator, obserwuje pracę elementów zawieszenia właśnie tego naszego układu napędowego. I możemy w takim krótkim teście znaleźć, który z tych elementów jest uszkodzony. Po czym poznać, czy jest coś uszkodzone, że ta poduszka jest do wymiany, a ta nie jest. Ogólnie ruch, praca takiej poduszki powinna być płynna, powinna być taka zamortyzowana, czyli ten element gumowy ma się naprężyć i odpuścić. W przypadku, kiedy jakaś poduszka wykonuje ruch taki zero-jedynkowy, to znaczy, że już coś z nią jest nie tak, że jest zerwana. Czasami po prostu wizualnie widać, że guma jest porwana, no to już wtedy nie mamy żadnych wątpliwości, że jest do wymiany. Czasami jest tak, że po prostu ten wkład olejowy się rozszczelni, taka poduszka nam pocieknie, wtedy to wszystko jest mokre. Tylko taka poduszka nie zawsze daje objawy o sobie i często jest tak, że ten olej wycieknie, samochód niby jeździ jeszcze normalnie, to wyschnie sobie ten olej później i przy kolejnych oględzinach nawet nie widać tego, że ta poduszka jest rozwalona. Taką typową jeszcze rzeczą jest to, że dobrze jest takie poduszki, które pracują jakby symetrycznie, wymieniać parami. Jest to trochę problematyczne, bo taki element zawieszenia na przykład silnika potrafi kosztować około 500 zł. W przypadku jakiegoś BMW X5, no to może to być 1500 zł. Także drogie są to rzeczy, te poduszki silnika. Szczególnie w dieslach, gdzie te naprężenia i momenty są bardzo duże i naprawdę na tych elementach zawieszania tak naprawdę cała siła tego silnika, kiedy on napędza nam z tyłu koła, czy tam z przodu koła, czy cztery koła, no to cała ta siła opiera się właśnie na tych elementach metalowo-gumowych. Przystąpmy więc do naszego testu. Wy będziecie obserwatorami, będziecie patrzeć, jak pracują te elementy zawieszenia w tym samochodzie, a ja będę siedział w środku i operował pedałami. Haha. Jeszcze tak informacyjnie pytaliście mnie, jak wygląda olej po tej płukance, którą robiłem, po tym eksperymencie z ropą. Czyściutki.
praktycznie przezroczysty. A niby płukanki nic nie dają, bez sensu. Jak zauważyliście, wszystkie elementy zawieszenia pracują dosyć podobnie. Nie widać tutaj zbytnio dużych odchyłek w ich zachowaniu. Na pewno ten łącznik tutaj, który mamy z dołu, ta poduszka reakcyjna, jest do wymiany ze względu na to, że wygląda na bardzo sparciało. Zastrzeżenia budzi też podpora pod silnikiem. Teraz, żeby mieć 100% pewność, sprawdzę jeszcze taką łapką, jak będą się zachowywały te elementy, kiedy będę je podważał. Jest to też metoda na sprawdzanie zużycia tych elementów, z tym, że nigdy nie polegam na żadnej z nich w 100%. Zawsze staram się na kilka różnych sposobów sprawdzić te elementy, żeby mieć 100% pewność, który z nich jest do wymiany. Więc przyjrzyjmy się teraz tym elementom zawieszenia układu napędowego. Zobaczmy, jak ten nasz łącznik będzie się teraz zachowywał. Z tego, co widać, jest dosyć mocno sparciały. Wcale nie widać tutaj, żeby... Nie, widzicie? Widzicie, jak pracuje ta guma? To jest śmietnik. To jest do wyrzucenia. To jest gruz. Tutaj nie mamy czego nawet szukać. Przyjrzyjmy się teraz tej poduszce. Jak ona będzie się zachowywała, kiedy zacznę ją nadwyrężać. Podnoszę silnik bez żadnego problemu. Widać, że ona już jest wewnątrz rozwulkanizowana. Ta poduszka to jest śmietnik, jest do wyrzucenia. Teraz tej tutaj przedniej poduszce, a raczej hydropodstawie. A tutaj muszę użyć bardzo dużej siły, żeby ruszyć chociażby o 1 cm silnik do góry. I powiem Wam, ta poduszka jest w porządku. Do niej nie mam żadnych zastrzeżeń, jej wymieniać nie trzeba. Tutaj mamy jeszcze taki odbój skrzyni biegów. W jego przypadku jedyne co robimy, to sprawdzamy, czy on jest po prostu. Tutaj jest, widać, że pracuje. Także
Jest ok, nie wnikamy dalej w temat. Spójrzcie teraz na poduszkę silnika, jak ona jest rozwalona. Tak jak myślałem na początku, jest po prostu zdewastowana. Jest na pewno do wymiany. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Reasumując, w tym Wolwiaku mamy do wymiany poduszkę tylną, hydropodstawę układu napędowego. Nie nazwałbym jej poduszką silnika czy poduszką skrzyni, ponieważ jest zamocowana jakby pomiędzy silnikiem a skrzynią, więc bardziej pasuje określenie hydropodstawa układu napędowego. Do wymiany jest też ten łącznik, tutaj poduszka reakcyjna pod skrzynią biegów. Przednia hydropodstawa jest ok, górny łącznik też jest w porządku, także mamy do wymiany raz, dwa, trzy elementy. Ale czy to wszystko w tym samochodzie, czy to co teraz sprawdziliśmy, obejrzeliśmy, czy to są wszystkie elementy, które wpływają na płynność działania tego układu napędowego, na to, czy nie będzie żadnego szarpania, czy innego dyskomfortu? Otóż nie. Kolejną ważną sprawą są luzy w zwykłym zawieszeniu, czyli na wahaczach. Wszelkie drążki czy końcówki też mogą wpływać na to, czy ten samochód nie będzie miał żadnych uderzeń przy ruszaniu. Ja już tutaj to wszystko sprawdziłem w tym samochodzie. Jakieś duperele typu wahacze, drążki kierownicze, sfożnie. Wszystko jest w porządku. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która też może mieć wpływ na to, jak ten nasz układ napędowy się będzie zachowywał, a o której można zapomnieć często, bo jest to taka rzecz, która rzadko się zużywa, ale czy w tym przypadku będzie w porządku? Sprawdźmy. Mam tutaj na myśli mocowania belki. Zobaczmy, jak one się zachowują. Z łatwością jestem w stanie tutaj manipulować tą belką góra-dół. Jest bardzo miękka ta poduszka, ta guma. Spójrzcie lewo-prawo, jak to chodzi. Cała belka. Jestem w stanie łapką przesuwać całą belkę. To jest śmietnik. Ta podpora jest do wyrzucenia. Obejrzyjmy pozostałe. Teraz podpora od strony kierowcy. Całkowity gruz. Jest rozwalona. To jest do wymiany. Teraz przód, lewy przód. Patrzcie, jak to wszystko chodzi. Ja nie używam dużej siły nawet, żeby tym ruszyć. Stąd mogą być jakieś skrzypienia, zgrzyty, a nawet stuki. Teraz prawy przód. Spójrzcie, że ta guma wręcz nawet jest już taka wyciśnięta tutaj. Nie ma kształtu takiego oryginalnego. Patrzcie, skrzypi. Śmietnik. To jest śmietnik. Te poduszki są do wymiany. Cztery poduszki, cztery podpory belki. Reasumując, moi mili, naszego Wolwiaczka, to co tutaj zostało sprawdzone. Koszt wszystkich elementów metalowo-gumowych, czyli poduszka tylna, poduszka dolna, poduszka silnika i tuleje, wszystkie cztery tuleje tych sanek, koszt części, może powiedzieć oryginalnych, to za dużo, bo myślę, że jakości oryginału, tylko że nie w pudełkach z napisem Volvo, to koszt około 830 zł. I tutaj koszt robocizny wymiany tych poduszek to na przykład tej tylnej to 150 zł, tej małej tutaj to 50 zł i tej tutaj tylnej jakieś 80 zł, czyli nam to daje 280 zł. Ale koszt wymiany tych tulejek tutaj, tych czterech, to niestety jest konieczność. Nie wiem, czy tu nie trzeba byłoby całych sanek ściągać. Tuleje wchodzą od dołu, więc może nie trzeba byłoby ściągać całych sanek, ale około 400 zł tutaj robocizna, czyli 280 plus 400, 680 zł plus tutaj prawie 800, no to wychodzi spora kwota, prawie półtora klocka za wymianę jakichś tam elementów metalowo-gumowych. Teraz już wiecie, skąd taka cena tego samochodu była.
czemu go kupiłem za trochę ponad 1000 zł. Tutaj ktoś, gdyby chciał doprowadzić to auto do ładu, zaprowadzić do mechanika, niestety musiałby pompować kasę grubo. Dlatego też, oczywiście mała uwaga, tak na marginesie, mówię tu o częściach wysokiej jakości i koszcie robocizny takim w miarę normalnym. Można powiedzieć, że można znaleźć taniej usługodawców, takich, którzy zrobią to taniej. Także tu można by, powiedzmy, zaoszczędzić, montując chińskie części, robiąc gdzieś w jakimś garażyku, gdzie nie ma żadnej działalności oficjalnej, to można nawet za połowę tego zrobić. To nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens. Sami sobie odpowiedzcie. W każdym razie, wracając do tego, co miałem powiedzieć. Gdyby zwykły śmiertelnik miał kupić to auto i pakować w to kasę, jest to absolutnie nieopłacalne. I to jest właśnie z tymi samochodami, takimi flagowymi krążownikami typu właśnie V70, czy tam jakieś BMW-ki, na przykład E39 sobie kupicie, albo jakiegoś Mercedesa. Niestety, jak tam trochę się nazbiera usterek i trzeba to wszystko pogarniać, jeśli sami nie jesteście tego w stanie zrobić, mogą koszty przekroczyć wartość samochodu. Temu przed zakupem sprawdzajcie auto, bo jak nie, to może być płacz i nagle kupicie coś, a potem się okaże, że tak samo szybko jak kupowaliście, trzeba będzie to sprzedać. To jeszcze jest nie koniec tego odcinka. Chcę dzisiaj zrobić, jak zauważyliście, mam taką dziwną rzecz w ręku. Jest to przyrząd do wykręcania wentyli. Po co mi ten przyrząd? Będę mierzył ciśnienie paliwa. Chcę sprawdzić, jak funkcjonuje tutaj układ paliwowy. Pomijam temat, że filtr paliwa tutaj dawno powinien dawno zostać zmieniony. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale sprawdzę na tym starym filtrze. Tutaj, tak jak widzieliście w filmiku, gdzie pokazywałem wam od spodu to auto, jest taki wentylek. On nie służy do pompowania kół w przypadku tego auta. Jest on, umożliwia zmierzenie ciśnienia paliwa w tym samochodzie, co mam zamiar właśnie teraz uczynić. Są takie bajeranckie końcówki tutaj, które można by zastosować. Niestety ja czegoś takiego nie mam. Więc tutaj troszeczkę porozlewamy. Troszeczkę tej benzyny nam wyleci. Ale nie przejmujcie się, w końcu benzyna płynie w naszej krwi. Podłączam się teraz manometrem. Tutaj powiem wam w ramach ciekawostki. Normalnie muszę się wpinać w linię takim trójnikiem właśnie. Tutaj jest to tyle wygodnie, że już trójnik mamy w linię wpięty. Tak sobie to przemyśleli Szwedzi. I bardzo dobrze. Najpierw włączę zapłon i sprawdzę, czy nie leje mi się tam benzyna. Gdzieś tam na podłogę. Dobra. Zapłonik, pompa już zapracowała. Zobaczmy. O, troszeczkę kapie. Dobra, to. Tyle to se może se kapać. Spójrzmy, jak się będzie zachowywał nasz manometr. Słabo. Co tu się dzieje? Co my tu mamy? Jednego bara. Z czym do ludzi? Dobra, odpalam go. Dobra, tu będę pokazywał. O, aż się przewód rusza. Nie no, dostał 3 bary. Dostał 3 bary na wolnych obrotach. Sprawdźmy reakcję na pedał gazu. Jak widać, nie ma żadnej. To już wszystko, moi mili, w tym odcineczku. Jak zauważyliście, wolwiaczek nie jest w tak perfekcyjnym stanie,
jak się na samym początku mogło wydawać, sporo ambarasu narobiło to koło, które było niedokręcone fabrycznie. Oczywiście żart z tym, że fabrycznie po prostu było niedokręcone przez kogoś tam. Ja nie ruszałem tego koła od momentu zakupu. Także taki protip dla Was. Jak kupujecie używany samochód, sprawdźcie, czy macie dokręcone koła. To jest po prostu ironia losu. Ironia losu. Generalnie Wolwiaczek wymaga drobnych kosmetycznych napraw. Ciśnienie paliwa jest ok. W międzyczasie zmieniłem mu świece zapłonowe, które wyglądały całkiem nieźle, ale mimo wszystko wrzuciłem nowe z tego względu, że tamte miały trochę powypalane elektrody. Nie mam większych zastrzeżeń w tej chwili do pracy tego silnika. Myślę, żeby tu nie wchodzić w jakieś duże koszty, wstawię na razie poduszkę pod silnik, tę, która jest rozerwana. Zobaczymy, jak będzie się wtedy jeździć. W tej chwili, jak człowiek się przyzwyczai ładnie do sprzęgiełka, chodzi tu wszystko bardzo ładnie i płynnie. Teraz rzecz najważniejsza, czyli raport spalania. Zatankowałem auto do pełna, zrobiłem 100 km w trybie miejskim, takim czysto miejskim, bez jakiegoś tam strasznego butowania i wyszedł raport 13,5 litra. Było dokładnie 13,52 litra na 100 km. Także jak na takiego klamota, chyba nie jest źle. No i jazda na krótkich dystansach, też gdzieś po jakiejś części, czy coś załatwić na mieście, no to wiecie, to jest odpalenie, podjechanie, kawałek, zgaszenie. Nie należy taki tryb jazdy do trybów ekonomicznych. W trasie myślę, że dyszka spokojnie jest do osiągnięcia, także wszystko przed nami, zobaczymy. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy dojadę do warsztatu, bo tu już ładnie zgrzyta. Obadajcie sobie to. Cóż tu mogło się stać? O, co tu się stanęło? Hehe, ale jaja, koło się odkręciło. To jest Volvo, to jest prawdziwy Szwed. On niszczy system. Nawet jak się zepsuje, nic nie trzeba wymieniać. Wystarczy dokręcić koło. I proszę bardzo, autko naprawione. To jest robota, proszę Państwa. To jest robota. Gościuwo. Gościuwo. Jezus, jak tu ludzie jeżdżą? Jak oni jeżdżą? O matko i córko. Co tu się obija na fotelu? Słyszycie ten dźwięk? Czyżby to były dwa zimne browarki? Dwa zimne browarki! Niam, niam, niam.